No przyjechaliśmy tutaj z oczekiwaniami. Inny ministr się faktycznie wydarzyło, wygrał zespół Radomiaka, czego im gratuluję. Wygrał zespół konkretniejszy. Ta bramka troszeczkę nas wybiła z rytmu. Początek meczu dla nas bardzo dobry, ale w drugiej połowie, w drugiej połowie jakby chcieliśmy wrócić do gry, ale nie mieliśmy dzisiaj ku temu żadnych atutów w sytuacji było mało, drużyna moja dzisiaj nie była tak grającą drużyną jak w ostatnim czasie i na pewno trzeba będzie ten mecz mocno przeanalizować i w sobotę z Jastrzębiem zdecydowanie inaczej zareagować. Na wstępie dziękujemy bardzo za gratulacje. Z przebiegu meczu myślę, że zasłużyliśmy dzisiaj na zwycięstwo. Ogromne słowa uznania dla naszych zawodników dzisiaj za za, za to, co wykonywali na boisku, tą ciężką pracę, którą każdy, mam nadzieję, widział, za dyscyplinę taktyczną. Cieszy nas ogromnie to, że stworzyli z taką drużyną jak Sandecja, bo analizowaliśmy tego przeciwnika bardzo wnikliwie. Słowo obawialiśmy się, może, może jest za mocnym słowem, ale bardzo się skupialiśmy na, na grze Sandecji. Wiedzieliśmy, gdzie ma mocne strony. Staraliśmy się wykorzystać te ich słabsze strony. Myślę, że nam to się udało. Stworzyliśmy dzisiaj bardzo dużo sytuacji i to nas cieszy, że z taką drużyną jak Sandecja, właśnie. Udało nam się stworzyć y, takie sytuacje. Szkoda, że nie strzeliliśmy, bo Maciej Górski zagrał dobry mecz i tak naprawdę gdyby przypieczętował to, to bramką, to naprawdę byłby to bardzo dobry występ. Szkoda, nie udało się akurat w jego przypadku zdobyć bramki, ale mówię zrobił dzisiaj dużo dobrego dla naszej drużyny, utrzymywał tą piłkę w tej najwyższej strefie. Przeciwnik miał z tym problem, także myślę, że ok. Jeżeli jeszcze chodzi, to też słowo uznanie dla naszych kibiców w imieniu drużyny, to mówię, to jest nasz dwunasty zawodnik tutaj. Bardzo się cieszymy, że przez te 96 minut dzisiaj bardzo głośno nas dopingowali, wspierali. To na pewno nas niosło. Nie mieliśmy ani na chwilę, ani jednego momentu zwątpienia, tak naprawdę, dzisiaj na placu. Dążyliśmy do zwycięstwa. Bardzo nam zależało, żeby dzisiaj pokonać Sandecję. Myślę, że to wszyscy widzieli, także tyle z mojej strony.